Witam Was serdecznie moi drodzy, ja mam na imię Kuba i będę Waszym przewodnikiem po świecie historii. Dzisiaj sobie pomówimy krótko o aborcji, ale nie będę poruszał kwestii etycznych, moralnych. Chcę Wam przedstawić jak wyglądała kwestia dyskusji o aborcji, prawa aborcyjnego w Polsce od samego początku aż do chwili obecnej. Zaczynamy. Aborcja jako taka jest tematem równie starym, co seks i antykoncepcja. Od czasów najdawniejszych kobiety przeprowadzały ten zabieg z bardzo różnych powodów społecznych, czyli generalnie sytuacja materialna była straszliwa, nie, nie dało się po prostu tego dziecka utrzymać z powodów zdrowotnych, no, jeśli ciąża faktycznie zagrażała zdrowiu czy życiu matki, też tego dokonywały, też oczywiście przypadki efektu romansu, i tak dalej i tak dalej. Także powodów dla których podejmuje się właśnie te kwestie, powodów dla których podejmuje się decyzję o aborcji jest całkiem sporo. I kiedy pojawił się Kościół katolicki, od razu zakazał w zasadzie aborcji i później wszystkie państwa, które opierały swoje kodeksy o kodeksy też chrześcijańskie, musiały sobie uregulować same kwestii aborcji i bywały takie przypadki, gdzie faktycznie aborcje traktowano, czy znaczy nie traktowano jako przestępstwo, tylko faktycznie było ona w takich czy innych sytuacjach legalna. W XIX wieku utrwaliły się w zasadzie takie kodeksy karne, ale w tym rozumieniu dzisiejszym. Jeśli chodzi o ziemię polskie, to takie pierwsze kodeksy które poruszały też kwestię aborcji. To są lata 50. wieku XIX, najpierw w Prusach, oczywiście późniejsze Niemcy, a później Austria. Co ciekawe, przez wiele lat, w zasadzie do samego końca I wojny światowej, Rosja była przeciwna aborcji, ale po rewolucji bolszewickiej bolszewicy właśnie zalegalizowali aborcję. Można powiedzieć, że w tych ostatnich dniach I wojny światowej, tuż przed wybuchem niepodległości Polski na terenie dwóch zaborów aborcja była zabroniona, zaś w Rosji była ona legalna. Po odzyskaniu niepodległości po roku 1918 w Polsce rozgorzała oczywiście dyskusja i powstała też nowa komisja kodyfikacyjna, która właśnie miała stworzyć kodeksy dla, dla Polski. Jednym z tematów, który był poruszany przy tej okazji, była oczywiście aborcja. I już na samym początku podjęto głosy, że kobiety dokonują aborcji właśnie z powodów społecznych z powodów materialnych przede wszystkim, z powodów medycznych. Szacow szacunki mówią, że w tamtym czasie wykonywano nawet 300 tysięcy aborcji rocznie i choć formalnie według używanego prawa była ona nielegalna, to, czyli aborcja była nielegalna, to kwitło pod ziemi aborcyjne. I dochodziło do przypadków, gdzie faktycznie kobiety traciły życie, traciły zdrowie, bo było one przeprowadzane w warunkach wręcz skandalicznych. Tego potrzeba było prawnego uregulowania tej kwestii. Część prawników tamtego okresu dopuszczała aborcję właśnie z kilku takich głównych przyczyn, czyli właśnie medycznych, kiedy ciąża zagrażała zdrowiu lub życiu matki, z powodów społecznych, czyli właśnie ciąża jest w rodzinie, czy kobieta jest w bardzo trudnym położeniu finansowym, materialnym i nie jest w stanie tego dziecka utrzymać i przeciwko temu bardzo często protestował zarówno Kościół, jak i endecja, i oczywiście aborcja była dopuszczalna czy akceptowalna, kiedy ciąża pochodziła z czynu zabronionego. I ta dyskusja faktycznie trwała przez długi czas. W 27 roku Stefan Glaser Jeden z czołowych prawników tamtego okresu wygłosił, czy napisał rozprawę, w której poruszał właśnie prawne aspekty aborcji. I dwa lata później, w 1929 roku, na zjeździe prawników przedstawił referat dotyczący aborcji, w którym właśnie akceptował aborcję z powodów medycznych, społecznych oraz właśnie prawnych. I sporo prawników, sporo uczestników tamtego zjazdu poparło Glasera. W roku 1929 też swoją działalność rozpoczęła Irena Krzywicka. Irena Krzywicka, czyli publicystka, feministka, pisarka, rozpoczęła kampanię na rzecz właśnie świadomego macierzyństwa i przekonała do tej kampanii w zasadzie jednego z najbardziej znanych ówczesnych pisarzy, poetów, ale też lekarza, Tadeusza Żeleńskiego, zwanego Bojem. Także razem pracowali nad tym, by uświadamiać ludzi na temat właśnie macierzyństwa, antykoncepcji, aborcji itd. Tak Żeleński opublikował serię felietonów, które miały w zasadzie przekonać Komisję Kodyfikacyjną. Do zalegalizowania aborcji. 11 z tych tekstów w 1933 roku ukazało się drukiem jako właśnie Piekło Kobiet. Także to hasło, Piekło Kobiet, z tego dokładnie okresu pochodzi od tego dokładnie zbioru tych felietonów. Jeszcze w 1931 roku Krzywicka, Żeleński oraz Jusyna Budzińska-Tylińska otworzyli pierwszą w Polsce, w Warszawie, poradnię świadomego macierzyństwa. Niedługo później takie same poradnie powstały w wielu innych miastach w Polsce, ale Komisji Kodyfikacyjnej nie udało się przekonać. W 1932 roku wszedł w życie kodeks karny, w którym znalazły się przepisy dotyczące aborcji. Kodeks dopuszczał aborcję tylko w sytuacji, gdy ratowano zdrowie lub życie kobiety, bądź gdy ciąża pochodziła z czynu zabronionego. W innych przypadkach, jeśli dokonano aborcji, karze. Podlegała zarówno kobieta, jak i lekarz. Kodeks ten obowiązywał do roku 1939, kiedy Polska znalazła się pod zaborem najpierw oczywiście hitlerowskim, sowieckim, a później kiedy cała Polska była zajęta przez, przez Niemców, obowiązywało prawo niemieckie, a było ono powiedzmy sobie dwutorowe. Z jednej strony aborcja dla Niemek była zakazana, zaś dla innych, tych, nazwijmy to, gorszych narodów, była raz że w pełni akceptowalna, dwa dochodziły do sytuacji, kiedy naziści wręcz zachęcali kobiety do dokonywania aborcji, a w przypadku Żydówek na przykład jeszcze sami je sterylizowali. Tak więc w czasie wojny prawo aborcyjne było, można powiedzieć, bardzo liberalne, ale nie dlatego, że... Tak chcieliśmy, czy dlatego, że tak rząd chciał, tylko dlatego, że tak chciał okupant. Była to kolejna forma walki z polską, formą walki z Polakami. Też należy tutaj dodać jedną bardzo ważną kwestię. W przypadku dzieci, które wyglądały na dzieci właśnie niemieckie, dzieci arejskie, bardzo często były one odbierane matkom, odbierane rodzicom i wysyłane do Niemiec do germanizacji. Jaka dokładnie jest to skala? Dzisiaj już tego nie ustalimy. Po II wojnie światowej do roku 50 obowiązywał kodeks karny z roku 32, czyli przypomnę aborcja była dozwolona tylko z powodów um, ratowania, zdrowia i życia matki oraz z powodu, czy gdy ciąża pochodziła z czuń zabronionego. W 50 roku weszła w życie ustawa o zawodzie lekarza, która precyzowała przesłanki do przeprowadzenia aborcji. Jeśli ciąża pochodziła z czynu zabronionego, niezbędne było oświadczenie prokuratora, a jeśli ciąża zagrażała zdrowiu bądź życiu matki, niezbędne było orzeczenie kolegium lekarskiego. I w okresie stalinowskim, czyli do końca życia Stalina, a zasadzie do śmierci Bieruta, obowiązywało w Polsce stalinowskie podejście do aborcji, czyli była zakazana. Bolszewicy, Lenin jeszcze w ostatnich miesiącach przed końcem pierwszej wojny zalegalizowali aborcję, ale Stalin, kiedy doszedł do władzy, zakazał aborcji. Całkowicie zakazał aborcji. Więc do 1956 roku, czyli do śmierci Bieruta w Polsce obowiązywał system stalinowski. I w 1956 roku, po śmierci dyktatora, wprowadzono w Polsce nową ustawę o aborcji, która dopuszczała ją z kilku powodów. Po pierwsze z powodów medycznych, kiedy ciąża zagrażała życiu bądź zdrowiu matki, kiedy ciąża pochodziła z czynu zabronionego i właśnie kiedy... Matka była w trudnej sytuacji materialnej, finansowej. W tych przypadkach aborcja była dozwolona. Ustawa ta w zasadzie obowiązywała do roku 1993. W 1969 roku wszedł nowy kodeks karny który tylko w zasadzie przejął zapisy ustawy aborcyjnej. Także już w kodeksie karnym było napisane, kiedy i w jakich przypadkach aborcja jest legalna. Jeszcze przed upadkiem muru berlińskiego, jeszcze w 1989 roku, ale jeszcze przed wyborami czerwcowymi, w marcu Polski Związek Katolicko-Społeczny w porozumieniu z Episkopatem przygotował nowy projekt ustawy antyaborcyjnej. Ustawa miała chronić życie dziecka od poczęcia. Kiedy informacja ta przedostała się do opinii publicznej przez kraj, przeszła fala protestów, mimo tego, że ludzie protestowali, kolejne rządy krok po kroku ograniczały kwestie legalności czy szerokiego dostępu do, do aborcji. W roku 90 pojawiła się po raz pierwszy klauzula sumienia, która pozwalała lekarzowi odmówić przeprowadzenia zabiegu. Ukazało się też rozporządzenie ministerialne, według którego lekarze, do których kobiety zgłosiły się, by przeprowadzić aborcję, mieli wysyłać te kobiety na konsultacje psychologiczne i też przedstawiać wszystkie możliwe negatywne skutki dokonania aborcji. Tutaj jedna, jedna ważna kwestia tworzyli listę psychologów, do których kobiety miały się zgłaszać na konsultacje. W 1991 roku wszedł w życie nowy kodeks etyki lekarskiej. Dopuszczał on aborcję z dwóch powodów: kiedy ciąża pochodziła z czynu zabronionego bądź z powodów medycznych. Protesty czy dyskusja na temat aborcji trwała. Pojawiły się nawet głosy o referendum, prośby o referendum ogólnopolskie w tej sprawie. I w 1993 roku weszła w życie nowa ustawa, uchyliła ona zapisy tej z roku 1956, wprowadziła na zamiast słowa płód, dziecko poczęte, także zmieniło się też słownictwo i nazewnictwo i chroniła życie dziecka od poczęcia. Ustawa dopuszczała aborcję z trzech powodów. Zagrożenie zdrowia bądź życia matki, wady płodu, ciąża pochodząca z czynów zabronionych. I w 1996 roku w swoim drugiej kadencji dodał czwarty przypadek, czyli trudna sytuacja materialna kobiety. Na tym dyskusja się nie skończyła. W roku kolejnym Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że ten ostatni przypadek, czyli ta ciężka sytuacja materialna kobiety jest niezgodna z Konstytucją. Więc rok 1997 to jest kluczowy moment dla współczesnego prawa aborcyjnego, bo w tym roku weszły w życie nowy kodeks karny oraz konstytucja. Kodeks wprowadzał kary za aborcję w innych przypadkach niż te trzy, czyli właśnie wada płodu, zdrowie i życie matki oraz czyn zabroniony. I chciano też wprowadzić do konstytucji ochronę życia odpoczęcia. Ale się to nie udało. W 1997 roku zatem wypracowano ustawy, wypracowano kodeks, który dopuszczał aborcję z trzech powodów i przez wiele lat temat do dzisiaj zresztą powraca, budząc kontrowersje w dalszym ciągu. Jak się sprawa rozwinie, zobaczymy. Fakt, faktem, w 1997 roku przyjęto prawo, które obowiązywało i obowiązuje do chwili obecnej. Tyle z mojej strony. Jeśli macie jakieś pytania, wiecie jak mnie znaleźć. Do usłyszenia. Cześć. Zanim wyłączycie, zostawcie pod tym filmem komentarz, łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. Dla Was to niewiele, a nam naprawdę pomoże oglądać kanał. Dzięki. W kąciku poetyckim Tadeusz Boj Żeleński Jestem niby macica. Jestem niby macica. Nie damska, lecz perłowa. Przeciwna tajemnica w skorupce mej się chowa. Kiedy coś mnie skaleczy, ośliczna metafora. Naówczas w samej rzeczy perełkę lęgnę chorą. Ach, niech się lęże cała kolia dla mojej damy, iżby pamiątkę miała, że troszkę się kochamy. Żeśmy się wraz zdybali na tym padole smutku, zanim ruszymy dalej, wechnąwszy po cichutku. Niech drobne słówka brzęczą, snując pół uśmiechami niteczkę tę pajęczą rzuconą między nami.